To chyba policja po Bobo jedzie, wiecie? Tak mi się wydaje. Bo zgłosiłem na policję, jak on się tutaj włamał do mnie do ogrodu. Widzowie, ledwo co wyszedłem spod prysznica i spieszę się, żeby nagrać ten odcinek. Wczoraj zamknęliśmy Bobo w najbardziej zaawansowanym więzieniu w historii naszego serwera milionowi. Haha, dobrze tak lamusowi. W takim razie musimy w końcu zabrać się za robienie itemów, bo to piszecie w komentarzach milion razy dziennie. Dzisiaj będziemy grali i z Maciochem, i z Julii, więc oglądajcie to do końca i zostawcie suba. A na www.abraety macie nową kolekcję Abra Team. Pierwsza linijka w opisie. Przygotowałem dzisiaj naprawdę dużo cennych rzeczy, chociażby zaklęte butelki czy mnóstwo szmaragdów, bo ja, słuchajcie, farby nie puszczam i nie idę siedzieć. Dobra, w tym momencie, słuchajcie, jesteśmy na oceanie, bo jak sami wiecie, możemy w końcu zająć się naprawdę potężnym zbrojeniem. We wszystkich tych tajnych bazach, tych wszystkich kompleksach, słuchajcie, obsydianowych, nasze itemki cały czas są, ale pewnie wszyscy doskonale pamiętacie, że największa baza gangu braci znajduje się tutaj, bo braci się nie traci, jak traci to nie braci, brat bratu, bratem, teraz... siostra siostrze siostrą. Co? Juli też będzie bratem, butelkę. Ty będzie siostrą. A, bo ona jest w gangu bratem. No nie, no ona będzie bratem. Ona będzie ewidentnie. No właśnie, bratem. Musi być bratem, bo to jest gang braci. To więc oto na pewno będzie jeden z naszych braci. Dobra, wejście mieliśmy, słuchajcie, w tym oto miejscu. Tutaj Maciek no był wiele razy. Juli też kilka razy tutaj była. I teraz tak, po zejściu na dół musimy podzielić się zadaniami. W planach mamy korzystać z naszych villagerów, którzy oczywiście są tutaj, no nie? U nich można kupować mnóstwo rzeczy, ale można też i sprzedawać rzeczy za emeraldy. No a jeżeli chodzi o kupno, no to czy to enderperły, czy butelki z expem, czy słuchajcie, na przykład strzały, mega opcja. W takim razie damy zadanie dla Julii. Będziesz musiała ścinać borówki, dynie oraz melony. Tylko musimy jeszcze dać jej siekierkę z jedwabnym dotykiem. Widzę, że nie mamy tyle levela, więc czekajcie, wezmę sobie jedną butelkę. Uwaga, ciach, ciach, okej, dwie butelki. Teraz stworzymy właśnie tą siekierkę i dostajesz od nas wielki prezent. Proszę, będziesz w końcu mogła pracować. Ale fajna panie Areczku, panie Areczku, mam dobrą wiadomość. Robimy owocowe czwartki. Będziemy sprawdzać owoce pańskiej pracy. Panie Areczku, mam świetną informację. Będzie dzisiaj pan zarabiał w euro. Półtora euro na godzinę. Dlatego tak, będziemy zbierać właśnie te oto dynie. Znaczy Juli musi pozbierać mało te dynie tutaj. No one zaraz wyrosną. Zaraz wyrosną. Są melony i oczywiście są tutaj borówki. A za wszystko z tych rzeczy my dostajemy, słuchajcie, szmaragdy, które potem przetwarzamy na inne dobrodziejstwa. Dobra, ty Maciuch Cox, popatrz, czy u twoich villagerów są jakieś sensowne itemy, bo widzę, że nie wszyscy są tutaj wyewoluowani. Ale mamy bardzo dużo tutaj trzciny cukrowej oraz jest także farma pszenicy. Więc to też pozbieraj, bo będziemy musieli porozmnażać krowy, żeby zrobić więcej skóry. Mimo, że tych krów troszeczkę tutaj mamy. Ej, ja mam ale... cały czas zniżki u tych gości. Ty no u swoich to korzystaj też masz to. No tak, ja cały czas mam zniżki. Wow, i w ogóle my w tych skrzyniach, słuchajcie, gdzie nie, gdzie mamy część itemów. Na przykład tutaj łuki, czy... No dobra, bruk to może niekoniecznie. Ale na pewno, słuchajcie, przerobię sobie właśnie te bloki szmaragdów na zwykłe szmaragdy. My tego mamy naprawdę dużo. Tutaj są oczywiście kolejne szmaragdy, które możemy wykorzystywać. I teraz tak, my potrzebujemy w tym odcinku na pewno, słuchajcie, zakupić takie rzeczy jak właśnie strzały. Na tym mi, słuchajcie, będzie bardzo zależało, żebyśmy w ogóle strzały tutaj mieli, dlatego że tu są natychmiastowe obrażenia. Jeżeli będziemy strzelać się z Bobkiem, to przy pomocy takiej strzały on dostanie jeszcze więcej obrażeń niż normalnie by dostał, więc po prostu deal życia. Oczywiście inni villagerowie też mają ciekawe rzeczy, jak na przykład zwiększony skok. Czy chciałbym, aby Bobo miał zwiększony skok? Niekoniecznie. Więc będziemy musieli zacząć od tego, że kupimy najpierw zwykłe strzały, po prostu zwykłe. Następnie przy pomocy zwykłych strzał i emeraldów możemy właśnie zrobić takie strzały krzywdy. W ogóle mocna nazwa, strzała krzywdy. No, nie podoba mi się to najbardziej, ale niech będzie. Tutaj tak, słuchajcie, tu są kusze, łuki. Oczywiście niezniszczalność 1 to nas za bardzo nie interesuje, chociaż można by to połączyć sobie w kowadle. Tutaj zwiększony skok to też niekoniecznie, ale tu już mamy łuk na moc 2, a ja łuku nie mam żadnego. Kusza, szybkie ładowanie, moc 2, niezniszczalność 2, spoko. Zaraz wrócę tutaj z emeraldami i z łukiem, żeby móc to oczywiście zrobić. Tutaj jest także moc 2 za 7 emeraldów, więc całkiem okej. Tutaj jest niezniszczalność i słuchajcie, u ostatniego villagera jest uderzenie, a uderzenie, czyli odrzut, to jest absolutnie jedna z ważniejszych rzeczy. Ty, Juli, nie kloc, jak ci idzie? Zebrałaś wszystko, czy nie? Oj, 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 jakaś dynia tu stoi. Oj, druga dynia, trzecia, czwarta, co to ma być? Wszystko miało być pozbierane. Wszystkie borówki zebrane. Serio? A to weź wyrzuć, a to wyrzuć. To co masz, to w sumie możesz mi tutaj dać, ja to od razu przerobię na jakieś emeraldy, ale nie spodziewałem się, że w sumie wszystkie borówki tutaj pozbierać. A Maciuch Cooks co robi? Panie Abera, szefito, szefito, szef, ja już zebrałem wszystko. Mam bardzo dużo zieleninki w ekwipunku. Moja mama ma na imię Macioch, wiesz? Okej, 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 zobacz, jakie mam, jakie mam. Ale masz lupy, a fantastyczne. Bardzo zbiory. Mogę dać ci dynie. Oj, 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 oj. Ale dynie.
Ej, gościu! Ale dał dynię, w dynkę to można zbierać. Można ci przywalić. Tak, zbieramy wszystkie dynie. Dobra, idę robić te łuki i tak dalej, bo słuchajcie, no to. Ej, ale ja też mam to wymienić na ency, tak? Jak rozumiem? Czy ja mam to zjeść? Mam to zjeść? A w sumie to możesz sobie. Ja nie zjem aż tyle tego. Ale... Dobra, ziomy, potrzebujemy w takim razie tych łuków chyba z 8, więc naprawdę, no, nie najmniej... A, dobra, kupię 3, no bo wiadomo, że tutaj się nie da kupować ich aż tak dużo, jakbym oczekiwał. Dobra, tu są kolejne, a ja bym chciał te z mocą od razu. O, dobra, kupię od razu kolejne tutaj 3, no i będziemy musieli to połączyć. Połączmy to najpierw, z tego będziemy mieli już coś sensownego, no nie? Ale do tych... Ja wiem, jak zrobię level. Zrobię to właśnie w ten sposób. Co ty tam mówisz? Co ty tam... Cienko rosną te... No, rosną, rosną, ale fajnie, rosną tak, żeby cieszę w ogóle się. Nie rosną. Ale rosną, panie Areczku, proszę tutaj, no. Dobra, borówy sprzedamy, tylko tyle borówek oni chcą? Dobra, teraz tak, w kowadle, słuchajcie, połączymy sobie wszystkie te dziwne rzeczy. Dobra, z tego zrobimy tak, okej, 9 leveli, tutaj, słuchajcie, chcą 3 levele, teraz bym sobie to połączył, to będzie 12 leveli w tę stronę, a 6 w tę stronę. Dobra, wiecie, ja tych butelek mam strasznie dużo, my u tych villagerów możemy tak dużo tych butelek kupować, że akurat tego nam nie brakuje. Dobra, moc 4, niezniszczalność 3, to już jest spoko, tylko problem w tym, że, słuchajcie, każdy z nas będzie musiało taki jakiś łuczek, słuchajcie, dostać. Serio, to jest akurat mega, mega ważne, żebyśmy my wszyscy mieli łuk i wszyscy mieli te strzały. Aaa, właśnie, za mało strzał zrobiłem, słuchajcie, na pewno. Dobra, to rozbijmy sobie tutaj to. Ja chciałem jeszcze zobaczyć, czy my przypadkiem nie mamy jeszcze tutaj brodawek, bo... O, są brodawki, brodawki ja też można u villagera. Nie brakuje wody? A gdzie wody? Tym plonom? Tym dyniom i tym arbuzom? Tam jest pod wodą woda. Dobra, słuchajcie, kupimy tak, okej, tutaj kupimy to, teraz zrobimy kolejne strzały. Mamy w tym momencie prawie 2 staki tych strzał krzywdy, więc jest to całkiem okej. Teraz tak, przerobimy sobie troszeczkę właśnie bloków szmaragdów na zwykłe szmaragdy i musimy kupić więcej tych mocy 2. Czy tutaj da się, tu są niezniszczalności, to nie, tu jest moc 2, dobra, tutaj u tego typa, słuchajcie, jest też moc... A, dobra, mamy tych emeraldów tak dużo, że możemy to kupować w nieskończoność, ale... Chciałem uderzenie, a uderzenie było chyba tutaj, słuchajcie. Dobra, 3 uderzenia, a potrzebuję uderzeń 4, więc teraz tak, przerobimy sobie tutaj w ten sposób ciach-ciach i po raz kolejny kupimy sobie uderzenie. Dobra, musimy to wszystko połączyć, bo tego jest naprawdę dużo. Oj, panie Areczku, ja widzę, że tutaj chyba ktoś sobie przerwę zrobił przedwczesno. Co to ma być? Ja tutaj widzę dwie dynie. Ja widzę dwie dynie niezebrane. Panie Areczku, pan ostatnio o premii mówił. Jakiej premii, panie Areczku? No kryzys przyszedł, nie ma. Nie zbiera się plonów, nie ma się premii. Gagagugu, Maciuch Koks. Co masz dobrego? Co zebrałem troszkę emeraldu. Oj, tutaj tyle widzę, mi się jakieś... udało, a, zobacz. Fajne. Ej! Tyle mi się udało. Złota marchewka, kurde, zapomniałem o tym, ale złote marchewki musimy kupić, lśniącego arbuza też. Ja tylko przypomnę, mamy tutaj, słuchajcie, małe co nieco w postaci obsydianu, TNT czy Ender Pereł. Ja ten skarbiec, jakkolwiek to nazwać, mam od dawna i oczywiście te rzeczy będziemy trzymać, ale musimy się przejść do bazy w murach. Zapraszam, panie Areczku, tutaj za mną. Jeden panie Areczku i drugi panie Areczku za mną. Po schodkach ładnie wchodzimy, dlatego że my w bazie gangu braci w chmurach też mamy trochę ciekawych rzeczy. Ja już nie pamiętam dokładnie co, ale my tam trochę fantów mamy. Oj, panie Areczku, tutaj nieodśnieżone jest. Oj, ale właśnie nieodśnieżone, to nie ma zapłaty. Oj, panie Areczku. Gdzie tutaj? No jak zapłata? Jaka premia? Ale panie, no środek lata, pan chce 2 euro za godzinę? Śnieg? Nie, no środek Boże, lata i śnieg. No. No panie Areczku, no naprawdę. Ojej, znalazłem tutaj szkło. Oczywiście szkło jest nam mega, słuchajcie, potrzebne do robienia kryształów endu, więc nie będę tutaj, słuchajcie, narzekać. Na pewno ten... Dobra, jeden stak szkła akurat mi w tym momencie wystarczy. No, a czy my mamy coś tutaj? Ciekawe... A Bera, zobacz, znalazłem jeszcze emeraldy dodatkowe, także mamy do zrobienia złotych jabłek. Tutaj przy opsie nic nie ma, ale... Ile tu jest perełek? Ender perełki. Totemów nie mamy, bo totem wszystkie, słuchajcie, zabrał Bobek, ale łuki, dobre to mieczyki, o kurde bele, dobra. Ej, dobra, jest... tutaj. A, jest dobrze. Tutaj, Abera. Jest dobrze, no tutaj poteczki mieliśmy i są. To jest mega fajnie. To jest miejscówka w ogóle. Oj, dobrze, podoba mi się taka miejscówka. Ej, no, jesteśmy fajne, lepiej przygotowani niż myślałem. O kurde, zatrułeś mnie, lamusie. Zatrułeś mnie. No to miało być do jutra. Ja tylko biorę kąpiel tutaj. Ale fajne regeneracja, słuchaj. Słuchajcie, tutaj jakaś, kurde, mikstura. Ty, a, bo ja bym w sumie się umył. No, to ja się trochę umyję tutaj. Ale prysznic, dziękuję, panie, dziękuję. Tutaj są surowce do potek, tu jest na wydłużenie potek, butelki. No spoko, a tu są w ogóle, nie, myślałem, że będą tu gotowe poty. Musimy teraz zejść na dół, słuchajcie, jak ja mam tutaj zejść na dół? Dobra, ja pamiętam, że mniej więcej gdzieś tutaj był ten ocean chyba, nie? O, co? dobra, trafię, okej, okay, jest tam git. Tam gdzie spadłeś, to jest git, dobra, to też dawajcie, traficie? Dobra, jest Macio. A gdzie jest Julii? O Jezus, trafisz? Nie!
Dobra, tak czy inaczej, teraz musimy zaklęte buteleczki oczywiście wywalić sobie, słuchajcie, na naszym pustym łbie i połączyć sobie rzeczy w kowadle. Dobra, czyli tak, moc 2 z mocą 2, teraz uderzenie z uderzeniem i teraz tak, tutaj będzie kolejna moc 2 i tu jest kolejna moc 2, to teraz moc 3 z mocą 3, okej, okay. I teraz słuchajcie, łączymy to z tym. Ojojoj, 17 leveli, a tutaj 11, ale będzie moc 5, niezniszczalność 3, więc naprawdę słuchajcie, dość dobry deal, tylko oczywiście rozbijmy sobie te butelki, żeby już tego expika tutaj dostać. Okejos, czyli robimy pach, robimy słuchajcie pach, mamy moc 5, mamy niezniszczalność 3, ale musimy zrobić jeszcze uderzenie, a uderzenie maksymalne, a to jest uderzenie 2, no dobra, no to jeszcze sprawdźmy, jak to będzie słuchajcie w połączeniu. To jest 19 leveli w tę stronę, a w tej jest 16, mam akurat butelki. Witam, witam na pokładzie kamratów, dobra, ja sobie tutaj rozbijam kolejny raz buteleczki. Koleżko, ale ty masz dużo flaszeczek, a podzielisz się jedną? A mam, masz tutaj, no weź, ja dałem wam tylko jedną. Nie no, dałem 64 juli, to weźcie sobie tam porozbijajcie trochę, a ja chciałem, patrzcie. Ja nie mam. No rzuciłem ci 64. Naprawdę rzuciłem, no. Chciałbym go zapić. Dobra, moc 5, niezniszczalność 3, uderzenie. Ej, poczekajcie, ja chcę sprawdzić jedną mega ważną rzecz. Muszę to sprawdzić. Maciek, masz jakąś zbroję? To weź, załóż całą zbroję. Mam zbrojeczkę, mam no to zbrojeczkę. Załóż. Dobra, mam moc 5, niezniszczalność 3, uderzenie 2. I chcę zobaczyć różnicę w tych strzałach, a w strzałach tych. Słuchaj, Maciek, najpierw strzelę ci w głowę. Tak, ile zabrałem ci HP? Zabrałeś mi tak naprawdę jedno serduszko, ale pół było od razu jakby zregenerowane, więc ciężko mi no, jedno, tak jedno w każdym razie. Jedno, a masz już full HP teraz w tym momencie? Tak, od razu miałem. Dobra, wiesz, dobra, tak, dobra. Razu, teraz w klatę. Ile ci teraz zabrało? Pół tylko. Dobra, no to w takim razie dokonujemy małej wymiany. Wyrzucamy to, wyrzucamy to, wyrzucamy okay, to. I teraz sprawdzimy. Teraz jestem mega ciekaw. Najpierw walnę ci w głowę, no nie? Co ci zabrało? Ile? Jedno serduszko, też jedno serduszko, tak jak wcześniej. A od razu się zregenerowało? Troszeczkę wolniej chyba. Okej, okay, dobra, tak to teraz wydaje. W klatę, uwaga. No i jest różnica? O, jedno serduszko. Okej. Okay. I wolniej się zregenerowało. Okej, okay, pytanie słuchajcie, czy to faktycznie ma wpływ na regenerację, ale w klatę było pół serduszka przy tamtej, więc jest różnica. Okej, okay, bez klaty Maciuch ma słuchajcie 6 koszulek armora, więc nie ruszaj się, walnę ci w łeb i zobaczymy ile ci to zabierze. Uwaga. Tylko nie w głowę, ile? 2,5. 2,5, dobra, no to teraz słuchajcie, dajemy zwykłe strzały, no nie? I sprawdźmy teraz, uwaga, z 2,5. Czekaj, bo właśnie mi teraz dobra. Już... Okej, okay, i teraz ile ci teraz zabrało? Teraz 3 serduszka, nawet 3,5 w pewnym momencie. To nie ma sensu z tymi strzałami. Muszę stąd pozabierać, słuchajcie, łuki i teraz zrobić jedną małą rzecz. Przede wszystkim, słuchajcie, kupić więcej strzał. Na pewno, słuchajcie, u tego typa kupujemy więcej... A, nie da się teraz. No to wielka szkoda. Ale muszę zobaczyć też w enchantingu, czy przypadkiem nie będziemy mieli Infinity, proszę. Albo właśnie, słuchajcie, chodzi mi o płomień. Tak, płomień by się na pewno tutaj przydał. Okej, okay, Juli ma moc 3, a Maciuch ma moc 4. Ja mam, słuchajcie, niezniszczalność, więc to totalnie odpada. Dobra, zmienimy teraz tak, słuchajcie, wezmę sobie tutaj moc 1. Okej. A, nie mam levela. Dobra, akurat z levelem to nie mamy problemu. W tym momencie, słuchajcie, będziemy mieli. Dobra, czyli tak, kupuję to. I teraz zobaczcie, co macie na 30. Ja mam dalej niezniszczalność 3, więc mi się to średnio. Ja mam dalej power ja 4, dalej czyli moc 4, moc nie? 3. Serio? To wam się to nie zmienia? Tylko mi się to zmienia? Okej, okay, myślałem, że to wszystko... A, dobra, no to w takim razie, słuchajcie, ja teraz zrobię tak. Znowu kupimy sobie moc 1 i uwaga, co będziemy mieli teraz. Moc 4! No jakim to, słuchajcie, w ogóle jest sposobem, to ja naprawdę nie wiem, ale no niech im, słuchajcie, będzie. Dobra, słuchajcie, musiałem przynieść tutaj kamień szlifierski, oczywiście, żeby sobie to disenchantować, bo nie no, uderzenia to akurat nie. Moc 1, dobra, no to możemy. Możemy jeszcze sobie to zdisenchantować i byśmy sobie to zdisenchantowali. O, i na 30 levelu mamy, słuchajcie, w końcu płomień, więc tak, zdisenchantujemy sobie to, zdisenchantujemy sobie, słuchajcie, to i teraz tak, buteleczki z expem, żeby dobić 30 level, a wy dalej zbieracie te wszystkie rzeczy i tak dalej, jak powinniście, czy nie? No ja właśnie poszłam, tak, no, ale one tak rosną powoli, wiesz o co chodzi, ale robi się, a ty wiesz, najważniejsze, żebyś robił emeraldy u swoich villagerów, u których masz zniszczy, no nie? To jest jakby najważniejsze, bo Juli jak tutaj zbiera, wiecie, te melony, arbuzy i tak dalej, melony i arbuzy w sumie to jest to samo, to ona potem, wiecie, nam normalnie tutaj przynosi, więc to się w miarę jakoś tam opłaca. Dobra, teraz tak, kupimy sobie z tego butelki tutaj u tego typa. Teraz tak, kupimy sobie, słuchajcie, butelki też u tego typa. Dobra, ciach, 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 ciach. 20 prawie... O Jezu, Neymarito, Neymarito, ja z tobą nie rozmawiam. To tutaj, te, dawaj mi te emsy, tutaj dawaj emsy. Robimy pach, pach. Dobra, 28 zaraz będzie. Jest 28, dobra, to mam jeszcze jeden pomysł. No i co, chcą znowu współpracować, podoba mi się takie podejście. No panie Areczku, tutaj chyba się szykuje jakaś podwyżka, mam te wrażenie. Buróweczki no. Nie rosną. No do co, przecież akurat buróweczki. Rosną. To rosną najszybciej ze wszystkich tych rzeczy
zebrane chyba, no naprawdę, akurat borówki to jest, dobrze rośnie. Borówka naprawdę lubi rosnąć. Dobra, uwaga, płomień! O kurde, jaki łuk. Wow. Słuchajcie, skoro dostaliśmy taki łuk, to teraz mamy dwa naprawdę przepotężne łuki. I wydaje mi się, że musimy po prostu zrobić dwa. Nie będziemy ich łączyć, bo to szkoda marnować takiego potencjału. Tutaj dodamy moc 4 jeszcze jedną i dodamy uderzenie. W tym celu muszę oczywiście zrobić więcej emeraldów i udać się do naszego villagera, który ma tutaj uderzenie, więc ciach. I będziemy musieli... A, jeszcze jedną rzecz zrobimy, słuchajcie. Sprzedamy tutaj trochę boróweczek. A tutaj bym kupił troszeczkę, słuchajcie, strzał. Dobrze, mamy coraz więcej tych strzał. To mnie bardzo, bardzo cieszy, ale my musimy jeszcze kupić moce. Musimy kupić, słuchajcie, moce. Czyli tak, tu jest moc 2 i moc 2 i potrzebuję jeszcze moc 2 i jeszcze jedną, słuchajcie, moc 2 potrzebuję, którą mogę dostać u tego typa. Mogę u tego typa. No to spoko. Oj, będziemy mieli dwa tak potężne łuki i oczywiście, słuchajcie, bez Infinity, bez nieskończoności, dlatego że do takich, wiecie, no, enchantowanych strzał, powiedzmy strzał z efektami, no nie? Z jakimiś podkami nie działa nieskończoność. Czyli tak, moc 2 łączymy z mocą 2. Teraz tak, uderzenie 1 łączymy z uderzeniem 1. Moc 2 łączymy z mocą 2, która jest w ogóle gdzieś... O, tu jest, dobra. Moc 3 i moc 3. Teraz moc 4 i w ten sposób ciach, ciach. Okej, i teraz musimy to połączyć, słuchajcie, z tym. I to będzie za 20 leveli, ale będzie płomień, moc 5, uderzenie i niezniszczalność. Idę za Macioch, bo Macioch kazał mi pójść. Bo mamy... Mamy naprawdę poważny problem. Mamy ale kryzys, mamy problem. Borówkowy. Kryzys borówkowy, no musisz sam zobaczyć. Juli mówi, że nie ma borówek, prawda? No tak. No. No tak mówiła, musisz sam to zobaczyć, bo ty robiłeś te borówki. No zobacz, robiłem, no dlaczego nie ma borówek tam? Nie. No nie ma. No nie ma, no nie ma. Ej, ale, zebrane, ale nie rosną. Ale ty udajesz, czy jakby serio? No ale nie ma borówek, no, no nie było od porządku. No ja też ich nie widzę, przecież mówi prawdę, że nie ma. No jak zebrałam wszystko, i my mamy wygrać z Bobo. Nie! No, ale, nie ale, ty, stało, ale ty powiedz, że ty trolujesz, proszę, powiedz, że trolujesz. No ale jak to się stało, że ich nie ma, jak je pozbierałam? Borówki daj, borówki! Tutorial. Jak no, masz borówki... No naprawdę, one będą jak dynie rosnąć! To jest, zbiera się prawym przyciskiem myszy. Ich nie psujesz, tylko klikasz prawym i one się zbierają. Ja nie wierzę. Dobra, słuchaj, ja ci to rzucę, musisz to naprawić, ale jak te rzucam ci tutaj. Ale jak te krzaczki urosną, to klikasz prawym przyciskiem myszy. Nie lewym, prawym. I one dalej będą krzaczki, tylko że zebrane. No robiłam prawym. No. Ale dynia tu wyrosła, patrzcie ile dyń tu rośnie. Co tu się dzieje? Ajajajaj, karamba, słuchajcie, no musimy kupić w takim razie kolejny raz buteleczki, bo potrzebuję dobić 20 leveli w grze Minecraft. Nie wiem, czy znacie, całkiem ciekawa gra, naprawdę fajnie się gra. A, bo moje imię to Mine, a na nazwisko mam Craft. Oj, Neymar, to my się znowu nie dogadamy. Dobra, tutaj tak, kolejne buteleczki. Okej, 17, prawie 18. No to bym kupił u niego jeszcze Ender Perełki, to nam troszeczkę levela dobije. Przerobimy sobie to, słuchajcie, na kolejne. I uwaga, panie Cristiano Ronaldinho! Może by pan dał trochę levela, a może panie Robercie Lewandowski? Jak tam panu w Barcelonie? Dobrze, wszyscy zgromadzeni. Musimy teraz zrobić tak. Dobrze robię, czekajcie. Uderzenie, moc. Do 20 leveli. Dobra, mamy to. Czyli słuchajcie, mamy takie potężne łuki. Moc 5, niezniszczalność 3, uderzenie. A tutaj to samo, tylko jeszcze z płomieniem. No lepiej się nie da. Subujcie kanał, wpadajcie na sklep. Nowa kolekcja www.abraety. Trzymajcie się.